Na czym polega jazda na wyłączeniu w kolumnie wojskowej? Może tak być, że wojsko sobie wynajmie pojazd, ale bez kierowcy. Zdarzają się też takie sytuacje, że jakaś firma prywatna no, będzie zobowiązana chociażby podstawić autobus z kierowcą, po to, żeby przewieźć jakąś tam grupę, grupę żołnierzy i będą jechać w kolumnie. Więc wtedy rzeczywiście trzeba korzystać z funkcji, z funkcji aut. Jadąc w kolumnie wojskowej czy jakiejś innej uprzywilejowanej, na pewno nie będziecie podlegać kontroli. To tylko i wyłącznie kwestia ewentualnego później wytłumaczenia się po kilku miesiącach podczas kontroli w przedsiębiorstwie, dlaczego tak się stało. A tu mamy taką umowę zawartą z wojskiem. Mieliśmy przejazd w kolumnie wojskowej i kierowca korzystał z aut. Można.